Środa 20 sierpnia, 6:12 czasu środkowoeuropejskiego. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej komentarzy wideo Bossa Fix. Kurs Futures S&P 500 znajduje się w rejonie 1976 punktów, minimalnie ponad L3, L4 Camarilla 1974-71. Model gapiego pokazuje wzrost. Żółte, szybsze wstęgi znajdują się ponad wolniejszymi czarnymi. EMA 200 unosi się w górę i średnie te przecinają w układzie H1 EMA 1000 do góry, co generuje taki średnioterminowy sygnał kupna. Oczywiście, jak najbardziej należy zakładać, że kurs może cofnąć się na zasadzie typu pullback do EMA 200, która znajduje się w tym momencie w rejonie 1953 i powrócić do bieżących kwotowań, jak najbardziej na zasadzie lokalnej zmienności. A zwłaszcza, że linia CCI zmierza do minus 100 punktów, jest krótkoterminowe, takie słabe schłodzenie, więc zniżka w kierunku 1965 punktów jak najbardziej jest naturalna. Natomiast wybicie się w dniu dzisiejszym ponad H3 Camarilla 1980 punktów i brak zejścia poniżej tego poziomu podkreśli impet wzrostowy i da szansę na ruch w stronę 2000 punktów. Zerknijmy teraz na Dow Jonesa, na instrumenty futures, również w układzie H1. Sytuacja jest analogiczna. Kurs lekko schłodzony, model gapiego pokazuje sygnał kupna, EMA 200 unosi się w górę, a zatem jak najbardziej możliwy jest ruch w stronę 16682, jeśli kurs przebije L3 Camarilla 16859. Natomiast zachowanie L3, L4 Camarilla to podbicie w stronę 16911 punktów, a wybicie ponad tą barierę to ruch w górę w stronę 17000-17500 punktów. Na DAX-ie mamy natomiast płaską półkę notowań. Wczorajszy handel zakończył się w rejonie tuż poniżej H5 Camarilla, poniżej 9340 punktów i przebicie tej bariery w górę pozwala na ekspansję w stronę 9448-9518, natomiast zejście poniżej 9305-9284 to ruch w stronę 9186 jako ruch w stronę unoszącej się EMA 200, a w związku z tym, skoro ona zaczęła unosić się w górę, możliwe jest dalsze performowanie na północ, co podkreśla aktualny sygnał kupna według gapiego. I zerknijmy, jak tendencje na nowojorskich futures na DAX-ie przekładają się na FW20. A mamy konsolidację, tak zaokrąglając poziomy, to w rejonie mniej więcej 2414, a 2394 mniej więcej, taką 20-punktową konsolidację. I wybicie się z tej konsolidacji górą dołem niekoniecznie oznacza wejście w silniejszą falę, z tego względu, że już unosiliśmy się w takiej silniejszej, dynamiczniejszej fali i teraz jest jak najbardziej możliwe rozszerzenie zakresu wahań i performowanie w bok. A poszerzony zakres mógłby wypaść do 2422 w górę, 2385 w dół. I nadal byłby to ruch wyczekujący, w miarę pozytywny z tego względu, że EMA 200 unosi się w górę, model gapiego podtrzymuje sygnał kupna. Zatem bardzo ważne tutaj znaczenie będą miały niższe poziomy wsparcia, gdzie wcześniej mieliśmy opór. Mieliśmy opór na poziomie 2333 punkty i zachowanie tej bariery jako wsparcie, zachowanie EMA 200 unoszące się w górę podkreśli intratność właśnie tych przekształceń, jakie ostatnio na zasadzie podwójnego dnia się pojawiły i wówczas będziemy mogli ruszyć w stronę 2500 punktów po przejściowym takim wyczekiwaniu. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.